Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Gorąco. Dzisiaj naprawdę jest ciepło. Mimo, że powiewa wiatr, rano było tak, no, chłodnawo nawet. A teraz zrobiło się bardzo ciepło w szklarni. Nagrzewa się. Tutaj dobrze, że te okna są. One się same otwierają na siłownikach, ale mimo to nagrzewa się. Ale dzisiaj chcę już rozpikowywać pomidory. Zobaczycie, jak mi porosły. Zrobiło się ciepło i każdy ma robotę. Mamusia bieli drzewka. Bieliliśmy je w styczniu, ale tutaj cały czas padało. Wszystko zostało zmyte, no i teraz bielimy drugi raz. W styczniu ma to na celu, żeby ochronić drzewko przed pęknięciami, no a teraz, żeby zlikwidować ewentualne szkodniki. Chłopaki robią drewno, a ja tutaj biorę się za pomidory. To są pomidory wysiewane 8 marca. Dowód, że nie jest to za późno. Te są dosyć wysokie, stały na parapecie i wybiegły mi. Ale zauważyłam, że wybiegły tylko te odmiany, które są wysokie. Bo tutaj mam betaluksy, odmiana wczesna, karłowa i w ogóle nie wybiegły. Także to chyba zależy wybieganie od właśnie odmiany. Są też pytania często, czy takie wybiegnięte pomidory da się uratować, co z nimi zrobić. Pewnie, że się da uratować. Będziemy je zaraz skracać. Tutaj ziemię już mam ogrzaną. Przywiozłam sobie ją z pola i tu osobiście teraz do tej ziemi nie będę dodawać nic, bo w zeszłym roku to pole, z którego nabierałam ziemię, było spoczynkowane. Tam żeśmy nie siali nic, tylko była siana gorczyca i to 3 razy. Ona była posiana wiosną, zakwitła, wysypała się, Edziu ją stależował, zakwitła 2 razy, stależował i 3 raz jeszcze późną jesienią. Została przyorana, także poplonu poszło ogrom. Zobaczcie, jak ta ziemia wygląda, jaka ona jest masna, jak ona jest użyźniona i tutaj naprawdę nie ma sensu czegokolwiek więcej dawać, bo bym przedobrzyła, popalę te pomidorki, bo one są jeszcze za małe na intensywne nawożenie, także to im w zupełności wystarczy. Ogólnie też stosuję ziemię z kretowisk, no ale teraz wszędzie tam znowu stanęła woda, pola mamy po deszczach pod wodą i do kretowisk nie dojdę, chyba że kajak bym sobie od Janusza pożyczyła i kajakiem byśmy dopłynęli do kretowisk. Ale tutaj naprawdę nie ma konieczności, bo ta ziemia jest bardzo dobrą ziemią i tutaj nic lepszego mi już nie potrzeba. Oczywiście, tak jak mówię, jest ogrzana. Do zimnej ziemi się nie wsadza, bo rośliny przeżyją szok. I teraz ja już je, wiecie co, zostawię w szklarni i też to nie jest za wcześnie. Nie ma się co bać, że one będzie im za zimno. W tamtym roku też jak pokazałam, że wyniosłam rośliny, swoje właśnie pomidory wcześnie, one zrobiły się takie fioletowe. Było sporo komentarzy, że za wcześnie, że im jest zimno, że są fioletowe, więc nie będą się rozwijać, bo wszystkie procesy zostały zatrzymane. Tutaj się nie zgodzę. Widzieliście, jak to wszystko się rozwijało. Roślina, ona się zaaklimatyzuje, ona się przystosuje do naturalnych warunków i będzie się rozwijała, będzie nabierała takiej tężyzny i przede wszystkim, wiecie co, nie będzie pędziła z ciepła, bo jak ona będzie, jak ma ciepło, to ona pędzi w górę, a teraz one przystaną i nie będą pędzić w górę, ale będą nabierały masy. Są dosyć blade, bo stały już w doniczce dosyć długo, są wyciągnięte, są mimo wszystko, że nasionka były wysiewane punktowo, to one są gęsto i tutaj już się zaczęła konkurencja o składniki pokarmowe, no i głód, bo już wyjadły to, co było w tej ziemi. I teraz poprzesadzam je tutaj do tej ziemi z pola, użyźnionej poplonami, tutaj w tym przypadku gorczycą,
i te pomidory opryskam sobie w pierwszej kolejności czosnkiem. Czosnkiem po to, aby je już wzmocnić przeciwko chorobom grzybowym, przeciwko różnego rodzaju patogenom, bo jednak one tutaj przeżyją troszeczkę szok. Były w takich warunkach cieplarnianych w domu na parapecie, a raptem z 20 kilku stopni przyszły sobie do stopni w nocy 6-7. Tyle, że ja je hartowałam. Już od tygodnia wynosiłam je na dwór pomału. Przykrywałam, takie osłonki robiłam, żeby wiatr mi ich z kolei nie wyłamał, bo one są dosyć wiotkie, także one już są przyhartowane. Ale opryskam je czosnkiem i później na drugi dzień po czosnku, no teraz jak je wysadzę, to czosnek pójdzie za 2 dni. Za 2 dni zrobię oprysk z czosnku. Jak zrobić taki oprysk, podam Wam w opisie. 3-4 ząbki zmiażdżyć, przez praskę przepuścić i zalać litrem letniej wody, pozostawić na noc i rano robić oprysk. Jeżeli pomidory są już takie dosyć sporawe, to nawet nie trzeba rozcieńczać, jeżeli stoi tylko przez noc, bo jeżeli postoi 24 godziny, to już trzeba rozcieńczyć 1:1, bo ten oprysk będzie nabierał coraz większego stężenia. Także tutaj konieczność już będzie, żeby to rozcieńczyć. No i później za 2 dni po oprysku z czosnku zastosuję sobie Emy Green Alga. One bardzo ładnie wpływają na rozwój roślin, przede wszystkim nadają taki intensywny kolor, że będą właśnie nabierały krzepkości i koloru. Ale ciepło, przypieka w tyłek. Mamusia, ciebie też? To się rozbierz, jak ci przypieka. Rozbierz się, jasne, jeszcze na wizji. A ty, mamusiu, się rozbierzesz? Nie, bo mamusia... Mamusia bieli. Moja córka to jest pomysłowa. Co? Co jest tym pomysłowa? Kupiłam wapno. Będę drzewka bielić. Ale ciebie chyba nie słychać. Witam. Ale muszę Wam powiedzieć, że moja córka to jest pomysłowa. Przyjeżdża z miasta i mówi, kupiłam wapno, będę se drzewka bieliła, bo tamte co bieliłam, to deszcz, wszystko dobrze. Wapno stoi, córka nie bieli. No i na kogo padło? Na mamusię. Mamusia. Jak zwykle. Mamusia drzewka musi bielić. A bo ty mówisz, że ci się nudzi. Że nie, musisz się ruszać. Mi się nie nudzi, ja już teraz powinnam odpoczywać, a ty coś zawsze wymyślasz. No wymyślam. Masz... Mam wąsy ci zrobić? Dawaj. Nie chcę wąsów. To dalej bieli. Masz nie terapię, jak to się nazywa? Nie wiem. Wszystkie masaże masz gratis. Sprzęt pikujący jest, łyżeczka i palec. I teraz takie pomidory, to co zawsze mówię, nie wyrywamy go tak, bo na 100% uszkodzimy system korzeniowy, który mimo wszystko jest jeszcze delikatny, ale bardzo ładny. Tutaj przy wyrwaniu już to wszystko zostało urwane. I taki pomidor, on się przyjmie, ale będzie chorował. Trzeba je wszystkie podważyć delikatnie. I teraz delikatnie będę te pomidorki rozdzielała. O! I patrzcie, jaki piękny system korzeniowy. Już jest rozwinięta wiązka. I teraz jak skracać? On tutaj na łodyżce, nie wiem, czy to na kamerze widać, ale jak się przyjrzycie, ma takie delikatniutkie włoseczki. System. Pomidor ma tą zdolność, że z tych właśnie włosków będzie wytwarzał korzonki. I teraz wsadzam go jak najgłębiej. Tutaj mam doniczkę już dosyć dużą. Palcem robię dziurkę do samego spodu i wsadzam ten pomidor jak tylko głęboko się da. Z reguły aż po liścienie i dociskam go. Tutaj przy dociskaniu ta łodyżka, ona się troszeczkę tak jakby zharmonijkuje.
ale taki pomidor się na pewno nie złamie. Trzeba to robić w miarę delikatnie. I popatrzcie, był pomidor taki, a jest już taki, jest skrócony. I teraz on tutaj pozostawiony w szklarni będzie nabierał tężyzny, on już nie będzie rósł mi w górę. Często są pytanie, co to są liścienie. Liścienie to są te pierwsze dwa listki, które wychodzą ze środka nasionka. Później już idą liście właściwe. Tutaj są już dwa liście właściwe i idą kolejne dwa. Także to jest najlepszy moment na pikowanie roślin. No i też powiem Wam, że trzeba wiedzieć, że im mniejsza roślina jest pikowana, tym lepiej. Ona przeżyje mniejszy stres, będzie mniej chorowała. Takie głębokie wsadzanie pomidorów, skracanie ich, też ma wbrew pozorom swoje zalety. Tak jak mówię, one mają tutaj system włoskowaty, z których są w stanie wyrosnąć korzonki. I gdybyśmy go wsadzali tutaj na tej wysokości, bez skracania, tak jak jest, system korzeniowy będzie szedł tylko stąd. On będzie wiązkowy, ale będzie taki troszeczkę mniej bogaty. Jeżeli go wsadzimy na taką głębokość, tu z tych włosków powstaną kolejne korzonki, więc ten system będzie już większy. A co za tym idzie, roślina będzie pobierała zdecydowanie więcej pokarmu, więcej wody i będzie taka stabilniejsza, silniejsza. W zeszłym roku miałam wysianych ponad 100 odmian, a w tym roku posiałam około 20 i w zupełności dość. Wybrałam sobie te, które z roku na rok najbardziej nam smakują. No i dodatkowo wysiałam sobie kilka odmian nowych, tak żeby zobaczyć, jaki one mają smak, jak będą wyglądały. No i w przyszłym roku tak samo powtórzę sobie te odmiany, które bardzo preferujemy, które nam przypadły już tutaj do gustu, i kolejnych kilka odmian, bo nie jestem w stanie tylu odmian wysiać, robi mi się później mętlik na polu i wolę się skupić na kilku odmianach konkretnych, a nie taki miszmasz. Może jeszcze wysieję sobie jutro ze 4 gatunki, tak po 2 nasionka i gdzieś tutaj koło domu poposadzam, żeby widzieć, jak one wyglądają, ale to jeszcze przemyślę. To jeszcze jest wszystko do przemyślenia. Bo se zaraz tutaj pomylę odmiany, który jest który. Pomidory bardzo lubimy. Zużywamy ich, zjadamy ich ogromne ilości. Zresztą są one bardzo cenne dla naszego organizmu i każdy powinien jeść dużo warzyw, pomidorów, ogórków. Swój to swój, on ma całkiem inny smak. Inaczej smakuje, no i przede wszystkim wiemy, co jemy. Wiemy, że jest to w 100% zdrowe. Także tutaj, no bezdyskusyjnie, polecam Wam sadzić pomidory. Nawet na balkonie można w donicy dużej posadzić sobie krzak. Są krzaki na przykład pomidorów koktajlowych, które są bardzo plenne. Także warto. Coś się chmurzy. Chyba będzie chciało padać. Już sobie je tutaj zakryję. No i tak na noc jeszcze przykrywam, bo boję się przymrozku. Niby ostatnie noce już mamy tutaj bez przymrozków. Ale to zawsze potrafi zaskoczyć. Wolę, aby mnie nie zaskoczyło. Bardzo fajnie mi się to sprawdza, przynajmniej na razie. No i jak głoszą przymrozek, to zapalam jeszcze sobie butlę gazową. I ciepło mają. Jest tutaj tak około 5-6 stopni w nocy, a tutaj jest 2 stopnie więcej, bo mam termometr i na stoliku, i tutaj mam pod agrowłókniną, także jest różnica 2 stopni.
A to jest dużo, bo jeżeli tutaj jest 6, 7, no to tutaj mam 8, 9 stopni. A to już jest cieplutko dla nich i one będą mi się tutaj hartowały, będą pomalutku rosły, będą nabierały teraz na siebie. No i za 2 dni robię oprysk czosnkiem, tak jak mówiłam, a później green alga, żeby one nabrały takiego intensywnie, takiego ciemnego koloru. Ja to mówię, żeby zrobiły się czarne, takie no zdrowe, bo teraz one troszeczkę są jeszcze przyblade. Roboty już jest z dnia na dzień coraz więcej, mimo że tam na ogrodzie, na polach jeszcze stoi nam woda. Teraz po tych deszczach to już w ogóle nie wiadomo, kiedy w te pola wejdziemy, no ale pracy jest już sporo. Już tutaj w szklarni, tam w tunelu foliowym już są rozsadzenia, wysiewy kolejne. Kwiatki będę zaraz sobie w doniczki wysadzać, także pracy mi nie brakuje. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Będę się z Wami żegnać, no i życzę Wam, aby te Wasze roślinki dobrze się miały, pięknie rosły, no i żeby w efekcie końcowym wydały piękny plon, no bo po to robimy, po to się staramy mieć samemu, wyhodować sobie samemu tę roślinkę, żeby cieszyć się jej plonem, jej smakiem. No i tego Wam życzę, życzę Wam zdrowia z własnych zdrowych owoców, warzyw, upraw, no i żeby te uprawy pięknie się rozwijały, żeby żadna zaraza ich się nie czepiała i żadne szkodniki, żebyście mogli się w tym wszystkim w pełni cieszyć. Do następnego!